Witamy na apelu z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z ważniejszych dat w dziełach polskiego narodu i zajmuje w naszej świadomości niezwykłe miejsce. Oto po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną niepodległość i znów pojawiła się na mapie Europy i świata, a naród ujarzmiony i dręczony dotąd przez zaborców cieszy się pełną swobodą. Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, gdzie błyszczą ciche lat umarłych cienie. Idź tam kamień grobowy pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. A kiedy bliska zbierze się drużyna i drzwi zamknięte i okna zawarte, to Polak kamień duszy swej odklina i wydobywa tą krwawiącą kartę. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci. I tak pochodem idą cienie, cienie, aż się następnie znów na krew poświęci. Wspomnienie dziadów, pieśni jest dla synów. Od Racławic do śniegów to Polska. I znów przez wnuków brzmi piorunem czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie, to jedno, to Polska. Zanim nadszedł ten upragniony czas, 11 listopada, nasi rodacy wniecali powstania narodowe, przelewali krew, cierpieli na zesłaniu i więzieniach zaborców. Za to róży najpiękniejszy kwiat, wróć cały jak
Polska, jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie me siły jej składam w ofierze. Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, całe do Ciebie, Ojczyzno, należę. Wiem, że nie ucisk ich Ciebie podboje, lecz wolność ludów szła za Twoim. Szła za Twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje i większej chluby niż być Polakiem. Jestem żołnierzem na wszystko gotowy i jak w ojczyźnie, taki w obcym kraju czuwam i strzegam skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju. Droga do wolności była długa i trudna, naznaczona wysiłkiem wielu pokoleń Polaków. Ojczyzna nasza, jak chyba żaden kraj, przeszła cierniową drogę walki, stając się ogromnym polem bitewnym, na których krwawych zmaganiach zwalczyliśmy z oporców i zwalczyliśmy sobie prawo do życia. Odzyskanie niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie państwa polskiego. Za tę wielką sprawę walczyli i ginęli. Poświęcali swoje życie. Należy im się pamięć i szacunek. Pamiętajmy o naszej historii. To nasz obowiązek i odpowiedzialność naszego pokolenia, by wolność tak ciężko wywalczoną przez innych pielęgnować i strzec. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Dziękujemy za uwagę.